Proponujemy, aby MSW pełniło wiodącą rolę w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wnioskujemy o wieloletni program finansowania zadań w tym zakresie, o włączenie inspekcji transportu drogowego do policji i o zabranie Strażom Gminnym fotoradarów mobilnych oraz przede wszystkim o dalsze inwestowanie w budowę dróg i autostrad. Mimo systematycznej poprawy sieć polskich dróg nie jest w pełni przystosowana do przenoszenia coraz intensywniejszego ruchu samochodowego. Wciąż brakuje w Polsce dróg dwujezdniowych, autostrad i dróg ekspresowych, ograniczających możliwość wystąpienia najgroźniejszych wypadków zderzenia czołowego i bocznego. Oprócz nowych inwestycji, niezbędna jest też modernizacja istniejącej sieci dróg. Na 1,5 długości dróg sieci krajowej konieczne jest podjęcie niezbędnych prac remontowych. Tylko odcinki zniszczone przez kolejne występują na około 3000 km, czyli blisko 15% długości dróg krajowych. Na nic zdadzą się apele, fotoradary i wideorejestratory, jeżeli wyprzedzanie na polskich drogach będzie obarczone tak wielkim jak obecnie ryzykiem zderzenia czołowego ze względu na małą liczbę dróg dwujezdniowych lub brak poboczy i dodatkowych pasów do wyprzedzania na drogach jednojezdniowych. Na nic zdadzą się apele o ostrożność, gdy nie zainwestujemy w bezpieczne skrzyżowania eliminujące zderzenia boczne, oznaczone światłami lewoskręty, wchodniki dla pieszych. I przejścia w miejscach natężonego ruchu oraz w ścieżki rowerowe. Stwierdziliśmy, że strażnicy gminni stają z radarami w miejscach uzgodnionych z policją, często tylko na początku i na końcu służby. W trakcie wykonywania zadań strażnicy przenoszą się w miejsca nieuzgodnione z policją, za to przynoszące większe wpływy do gminnej kasy. Naszym zdaniem kontrola prędkości powinna być wykonywana wyłącznie przez policję, zwłaszcza po włączeniu do niej inspekcji transportu drogowego. NIK proponuje pozostawienie strażom miejskim i gminnym wyłącznie fotoradarów stacjonarnych, pozbawiając straży uprawnień do używania fotoradarów mobilnych. Wnioskujemy o zbudowanie na drodze ustawowej Krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz powierzenie koordynacji i egzekwowania działań w ramach tego systemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych, kończąc tym samym z rozproszeniem odpowiedzialności i środków finansowych. NIK uważa, że pożądane byłoby finansowanie przedsięwzięć z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach w oparciu o wieloletni program z konkretnie wskazanymi kwotami do wydania w poszczególnych latach. NIK proponuje włączenie inspekcji transportu drogowego do policji. Zmiana ta pozwoli skoncentrować siły i środki, wyeliminować dublowanie się zadań. Oraz etatowo i sprzętowo wzmocni policyjny pion ruchu drogowego. Przyczyni się też do bardziej racjonalnego wydatkowania pieniędzy podatnika. Trzeba uporządkować stawianie znaków drogowych, bo w wielu miejscach ich nadmiar utrudnia prowadzenie pojazdu. W innych zaś brakuje znaków wymaganych organizacją ruchu bądź są przysłonięte przez gałęzie drzew albo wszechobecne na poboczach tablice reklamowe.